Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Dobra, witamy Willa z powrotem. W ramach przywitania awansujmy go o poziom. Tak. Brakuje ci jednego punktu charyzmy. Za chwilę to spojrzymy. Przede wszystkim mistyczne inwokacje. Nie widziałem czegokolwiek, co by było fajne. O kurczę, tego wcześniej nie widziałem. Twoje ataki wręcz zadają dodatkowe obrażenia nekrotyczne. Okej, okay. Nie wiem, czy to dopiero teraz się pojawiło, czy wcześniej tego nie zauważyłem, ale brzmi fajnie. Dodatkowy czar. Momencik, co my właściwie mamy? Słup płomienia. Na pewno fajnie jest z najwyższych poziomów coś wziąć, ponieważ twoje komórki czarów są uniwersalne. Istoty znajdujące się w tej czarnej kuli są oślepione i odnoszą obrażenia od początku oraz końca swojej tury. To bardzo fajnie działało, ale wymaga koncentracji. Może po prostu stożek zimna wziąć. W takim razie atut, oczywiście zwiększymy ci charyzmę na maksa. Moglibyśmy ci dać zwiększoną zręczność, aczkolwiek to niewiele da, ponieważ i tak mamy rękawice, które dają ci plus, znaczy ustawiają zręczność na 18. Weź inteligencję. Może ci się do jakichś rzutów przyda. Dobra, i zapomniałem. Dałem ci kiedyś lutnię przez przypadek, ale nie umiesz grać, więc pozbyć się tego. Dobra, Will. Blade at the ready. Witamy z powrotem w drużynie. Calm down, dear. It won't happen, I swear. What to do? Dobra. Jesteśmy w Smoczej Skale. Jeszcze jedna mała rzecz. Nie będę brał dodatkowych zadań pobocznych. Spotkałem się z kilkoma, kiedy plądrowałem miasto w międzyczasie. Ale ponieważ mamy już maksymalny poziom, nie potrzebujemy więcej doświadczenia, a trochę mnie już ta gra męczy. Więc chciałbym ją zakończyć w miarę sensownym czasie. Więc podłączamy wszystkie te zadania, które tutaj mamy. Jeżeli jest jeszcze coś ciekawego we wrotach Baldura, to postaram się pokazać. Ale generalnie nie będę robił wszystkiego, co się da. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. W każdym razie, teraz chciałbym się zająć tym zadaniem. Uwolni radczynię Florik. To plądrując miasto spotkałem plakat, który mówił, że niedługo się wykona jej egzekucja, a ponieważ ona może mieć coś wspólnego z wielkim księciem, ojcem Willa, postanowiłem, że zrobimy ten quest. Zobaczymy, czy coś w kwestii księcia uda się nam zdobyć, czy raczej ustalić. W każdym razie jesteśmy w Smoczej Skale. Tutaj jest więzienie, które musimy splądrować. Dobra, to idziemy. Na dobry początek mamy strażnika, który sobie śpi. Weźmiemy jego klucz. Dobra. Tutaj już chyba za bardzo nie musimy się obawić strażników. Tak, dokładnie. Z jakiegoś powodu drzwi są zamknięte, ale jak już przejdziemy, to ich to nie obchodzi. Najwidoczniej stwierdzili, że możemy tutaj być. Dobra, poplądrujmy tutaj.
Szukamy radczyni. Gdzieś tutaj powinna być. Czy to ty? Tak, to ty. Masz 11 poziom, nieźle. You're too late. It's over. By Avernus. Floric. Doradczyni, co się z tobą stało? Albo nie rozumiem, co masz na myśli? I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me. Dragged me to Alder Ravengard's husk. Empty as a stair. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He's spoken accusations. Apostasy. Conspiracy. Sedition. I will soon be hanged on the city gallows to a chorus of cheers. The hell's with that. Nothing is over. Not while I still draw breath. Wyciągnę cię stąd. Wrota Baldura cię potrzebują. Ravengard cię potrzebuje. A to nie potrzebujemy zbyt dużo bonusów. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. And I can only do it with the help of the blade. Unlock my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Zgoda, znajdę sposób, żeby otworzyć twoją celę. Hurry. Dobra, więc tak. Poczekajmy, aż ten pan sobie pójdzie. Uruchommy tryb turowy. Dobra. Mamy wskazówki. No to cyk. Dobra, teraz dołączyła do nas. I teraz tak, mamy dwie opcje. Możemy albo rzucić na nią niewidzialność. Albo możemy użyć pozorów. Zobaczmy te pozory. Powinny zadziałać. Możemy jeszcze całą resztę się ukryć, bo czemu by nie? Pięknie wyglądasz dzisiaj, radczyni. Dobra, wyjdźmy zanim te pozory się skończą. Miało to zadziałać. Not but another harvest. Nothing important is ever easy. Czyli co, jednak zobaczyli doradczynię i nas zaatakowali? Chyba tak. Dobra, w takim razie spróbujmy z niewidzialnością. Dobra. Jeszcze raz, twórzmy to wytrychem. Lepiej?
Let's move. Dobra. Cyk. Większa niewidzialność. Dobra. Zobaczmy, jak teraz na nas zareagują. Dużo lepiej. Okej. Okay. Nie wiem, co z tymi pozorami. Powinno to działać, ale z jakiegoś powodu nie zadziałało. Dobra. Wyjdźmy tutaj. Przejdźmy na północ. I mam nadzieję, że to będzie tyle w tym temacie. Może Starowi strażnicy mają jakieś widzenie, infrawizję. Always should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison and for giving me courage when I'd all but run out. It's the least we could do. Your faith in this city should inspire us all. Mówiąc o inspirowaniu, może sama też zbierzesz jakichś swoich sprzymierzeńców? Yes, I have some connections in the upper city. Perhaps they'll heed our call. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Okej. Tyle w temacie. Dosyć dużo niepotrzebnego nam doświadczenia. Dobra, i chyba rozumiem, nie będziesz potrzebowała już tej większej niewidzialności. Dobra. Myślałem, że to nas powiedzie coś w stylu w kierunku tego zadania. Ale wygląda na to, że nie. Więc tak, teraz jest pewien problem, który się pojawia w tym momencie gry. Mianowicie, do tej pory tego typu zadania jak znajdź Orfeusza albo uratuj Wielkiego Księcia rozwiązywałem w ten sposób, że po prostu przeszukiwałem każdy zakątek mapy i prędzej czy później napotykaliśmy się na daną osobę albo na coś, co trzeba było zrobić, żeby pchnąć wszystkie zadania poboczne. Ale biorąc pod uwagę, że właśnie nie chce mi się już przeszukiwać całego miasta, tym bardziej jak ogromny on jest, może nie jest ogromny, ale jest w każdym razie duże, to trochę utrudnia robienie takich zadań. Tego, no cóż, nie będę oszukiwał. Poszukam na internecie rozwiązań i dowiem się, co, jak możemy te dwa zadania, w sumie ten trzeci też, pchnąć do przodu. Dobra, widzimy się za chwilę. The blade of frontiers, all pomp and empty oaths. The sword coast's most dashing fraud. I trusted you. I believed in you. Floric, what are you on about? What is this? Lady Mizora told me everything. How you slaughtered your own father. How you crave his power. I thought you were going to save him. But you abused his current state to get rid of him. You mean to make the city bow to you and you alone. That meddling ghoul. Floric, I... Save it. My duty is to Baldur's Gate, and it holds no place for Ravengard's treacherous spawn. Serio? Ravengard wciąż może żyć. Zamierzamy go uratować. Z jakiegoś powodu nie mogę rzucić na nią przyjaźni. Chyba nie jest zbyt przyjazna do nas. At ease. By the living gods, I believe you. What darkness has fallen upon us? Well, there's something you must know. I should have told you sooner, but I'd hoped somehow your father would return to us. He knew about the Absolute. I thought little of it at first,
But he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult were successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. Before the Absolute has abducted him, he told me that should he fall, I must seek you out and give you this message. Your father trained you in the ways of great champions. You are to use those lessons to wake the worm under the city. He is oath-bound to answer your call and come to our aid. Oh, ciekawe. Smok. Chcesz powiedzieć, że pod miastem mieszka smok? A bronze dragon, yes. He sleeps beneath us even now, awaiting a hero to rouse him. The worm goes by many names. Ansur, the waiting storm, the heart of the gate. He promised Baldurand he'd protect the city if ever its existence was threatened, but just the once. Since then, the city faced countless threats, but the Baldurians overcame them all. There was never any need to call upon the worm, but this time, things are different. This is the greatest threat Baldur's Gate ever faced. Your father was right. We need Unsor's help. With him gone, the worm's awakening now falls to you. Take this. The Legend of Ansur, an ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Hmm. Twoja wiara w Willa jest uzasadniona. Znajdziecie smoka i poprosicie go o pomoc. Thank you. In darkness, I see your light. I will go and assemble any allies I can find. When the battle horns call, we'll stand ready. Unleash the worm, Will. Let his tempest swallow the Absolute and its allies. Good luck. Mam nadzieję, że tym razem nie zmieni zdania, bo jakaś diablica naszepcze jej coś do ucha. Dlaczego posępna postanowiła się odłączać? Nie wiem. Na razie trochę, ta rozmowa trochę mnie... zaskoczyła. Dobra, przeczytajmy tą książkę. Dostaliśmy też jakiś klucz. Klucz do więzienia w Smoczej Skale, a nie. To jest ten klucz. Ukradliśmy. Rota Baldura, wielkiego Baldurana, przystań. Wiecie co? Nienawidzę tego dzieciaka. Dejdźmy trochę dalej. Rota Baldura, wielkiego Baldurana, przystań. Balduran. Założyciel. Czci najwyższej godnej smokiego Ansur, co straż w podziemi trzyma, źródło na radości naszej i wybawca nasz bezcenny na smoczym szlaku najgłębszych lochów w trzewiach, gdzie nie sięga wzrok śmiertelny ni oko diabła. Uwaga, wejście przez więzienie Smoczej Skale? UR. Gdy prawdziwa bohatera zalśni iskra, rozbłysnął płomienie i w rozbłyskającym zbudzą się oczy smoka. Coś o iskrach i pochodniach? Użyć błyskawicy? Wielkie tam czekają próby, którym śmiertelnik zwykły nie podoła, lecz walcz Baldurana, prawdziwy bohater, raz jeden na epokę zdobędzie się. Zdobędzie wrót serce. Okej, wygląda na to, że będziemy musieli wrócić do więzienia i zobaczyć, coś jeszcze tam jest. Zostaliśmy. Serce, co ci odwaliło? Nie wiem. Postanowiła, że kompletnie przestanie się trzymać drużyny. Dobra. Will, co masz do powiedzenia? Curse that rotten devil and her forked tongue. Trying to set Floric against me. She's a damnable inferno of chaos. What matters now is that Floric saw sense, and we know our path forward. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. Oh, Baldurin. Founder due veneration. His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. Znam wiele pieśni niestworzonych opowieści, ale tę słyszę po raz pierwszy. And to me. But
given who carried it, I think it's more than just a myth. Consider this. To worm way neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this worm way. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Worm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Onsor was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raised the city. Dobra. Miałem nie szukać kolejnych zadań, ale te zadania szukają, znajdują mnie. Dobra. W każdym razie i tak miałem zajrzeć tutaj. Do... To się nazywa? Pracownia, gdzie tworzą tych strażników. Wygląda na to, że nie możemy tak po prostu wejść do środka. Nie wiem, co odbiło tobie. Kompletnie przestała się nas słuchać. Teraz zaczniesz? Nie. Dobra, nieważne. Musimy znaleźć wejście do tej miejscówki. It's not a lie. If you would just listen, I could explain. Oh, Volo. You have done quite enough explaining, Volothamkadan. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Hear, hear! Attention seeker. Hear, hear! Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Ragnahel's follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth! Psst. Don't just stand there! Help me, goddammit! Help me! By the gods, do something! Or are you going to let them blow up the poor guy? Mogę zmienić postać? If my feet can carry me, seems like a good moment to talk. Gdzie jest właściwie Volo, bo go nie widzę tutaj. Jakiej zbrodni jest winien ten człowiek, skoro jest niewinny? Gdzie dowody? Gdzie proces? To nie jest sprawiedliwość, to szaleństwo tłumu. And speaks of evidence, and trials, and justice. And in so doing, they delay their very own... Ciekawe, czy mógłbym się zakraść moją drugą postacią. Igoru. I go uwolnić. Właściwie tak nawet nie widać ich pozostałych.
Zobaczmy. Czy to zabiło Wola? Nie, żyje. Jest tylko powalony. Okej. W każdym razie... nas zaatakowali. Myślałem, że się jakoś wykaraskamy srebrnym językiem, ale najwidoczniej to nie jest możliwe. Dobra. Oni wszyscy są dla nas niegrzeczni. Beczka ognistego wina. Dobra, podpalmy ją. I to powinno im zadać trochę obrażeń, co? Dobra, spróbujmy. Dosłownie trochę obrażeń. Dobra. Podejdź tutaj, Will. I... brakowało mi trochę twojego odrzucania. Możesz wcześniej jeszcze rzucić jakąś klątwę na przykład na niego. I teraz cyk, cyk, cyk. Dobra. Ciach, ciach. Wow. Nieźle. Dobra, dostałem dodatkową akcję. Tutum, 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 tutum. Tutaj mamy jeszcze kilku ludzi, którymi musimy się zająć. Dobra. Niestety tutaj już nie mam akcji, bo zużyłem ją na strzał. Dobra. W takim razie ja się ukryję. Wy się niedługo ruszycie, ty się niedługo ruszysz. Dobra, spróbujmy ich przestraszyć. Dobra, tobie się udało odeprzeć. W takim razie... wejdziemy w zwarcie z tobą? Oj, już po koncentracji. Uciekaj, Wolo! Dobra. Ty się niedługo ruszysz. ...80% na ich trójkę. Było całkiem nieźle. Pięknie. Ale niestety to musisz się koncentrować na tym, więc odejdź dalej. Dobra. Hmm.
Śmiechtasze 80%? Spróbujmy. Dobra. To ci trochę utrudni, cokolwiek planowałeś zrobić. Dobra, ty póki co zajmij się tą panią, stanowi dla nas największe póki co zagrożenie. Okej, nie wiem co się wydarzyło, ale załóżmy, że po prostu zaatakował. Will? Nimi. O, po prostu ich atakuj. A, są. Ponieważ są sparaliżowani, to daje nam automatyczne krytyki. Ładnie. Jaheira, też możesz się dołączyć do tego mordowania sparaliżowanych. Dobra. To może mu zdjąć śmiech, ale zaryzykujmy. Dobra, śmij się dalej. Dobrze, ty może po prostu... Ładnie. Teraz ten. Pięknie. Muszę częściej korzystać z tego. Chciałem spaść do wody. Poczekajcie, wczytam w takim razie tą walkę, bo nie chcę mi się marnować. Nie chcę mi się marnować zwojów, a... Chociaż mogę się za darmo wskrzesić u ten, u posępnej. Nie. Dobra, czytam tę walkę, to i tak by się nic więcej ciekawego nie wydarzyło, więc widzimy się po wszystkim. I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. Again, what's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. Nie znam tego powiedzenia. All about it, but not here. Too many eyes, ears, and wear palms about. Meet me at your camp. Dobra. A zajrzyjmy jeszcze do nieboszczyków. Kijanka. Ciekawe, że strażnicy kompletnie się tym nie przejmowali. Ot po prostu ludzie mordują się na ulicy. Kolejny dzień we Wrotach Baldura. Dobra. Zobaczymy, co Volo ma nam do powiedzenia. Ale najpierw poszukajmy jakiegoś legalnego wejścia do tej fabryki. Wygląda na to, jakby nie było żadnego. Byłem jeszcze od północy. Ale... Ciekawe, co tutaj jeszcze mamy. O, Wave Mother. Queen of the Depths. Hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry. Are you here for a wave servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Kogo? Co? Czy przeszkadzam w ceremonii? No, no. All
ever welcome to come and celebrate the life of the fallen Wave Servant. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. Może potrzebują dodatkowego głosu w chórze. Dom Królowej Wód. O, śpiewacie motyw główny. Jak fajnie. Rejoice, sisters, for Umberlee has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Umberlee's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. How dare this beast sully the safety of Grey Harbor? We will find its master and send him struggling into the Bitch Queen's embrace. Not a sweet sleep like Holly's, but a suffocating flood of fruitless garths and bursting flesh. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Przynoszę modlitwę. A layperson's prayers. Crude, but earnest. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Czy ta osoba się utopiła? Yes. Thank the Wave Mother. Blessed Umberlee saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberlee. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood into Umberlee's pristine waters. Jak Umberlee oszczędziła jej haniebnej śmierci? The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. She was found by some fishermen. She would have suffered a terrible, agonizing death had Umberlee not bestowed upon her the mercy of drowning. Dobrze sobie radzę z zabijaniem potworów, może. Może mogę ci pomóc. The Queen of the Depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. Ten cenny dar to nie jest utonięcie, co? Gdzie znajdę pana tego potwora? We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Ten cenny dart chyba nie jest utonięcie, co? That privilege is not yours to earn. Dobra, cokolwiek mówisz. Zobaczę, co da się zrobić. Salt kiss your brow. We await your return and the beast master's demise. Glorious Wave Mother, pour fury upon the beast responsible for this injustice. Leave its master, a bloated carcass. Ja przy sobie tylko perłę. Dobra. W każdym razie szperajmy jeszcze dookoła tej fabryki. Oczywiście bardzo możliwe, że można by po prostu otworzyć te drzwi wytrychem i wejść sobie do środka. Ale z tego co czytałem, sprawi to kilka niemiłych konsekwencji. Między innymi zabije ojca Willa, jeżeli zostaniemy odkryci na terenie fabryki. Dobra, wygląda na to, że przejście jest zamknięte. Będziemy musieli poszukać innej drogi. Dobra, na razie pójdźmy do obozu.
Zobaczmy, co Volo ma nam do powiedzenia. Cześć, Volo. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Czy krytykowałeś kult absolutu? Wszędzie ma oczy i uszy. It is not the eyes that I fear. It is the intelligence behind them. The absolute is merely the outward form of something far more insidious. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. Orin is his chosen. And like Saravok before her, she is able to take on the savage form of the Slayer. If the Slayer is not stopped, it will slaughter every living thing in this city. As one of those things, I'm particularly eager to stop it. And there is a way. I have a study of the beast, penned by the wizard Irenicus himself. It contains all the knowledge needed to slay the Slayer. Now I just need a brave adventurer, willing to face Baal's chosen, and to put the knowledge into practice. Irenicus to główny antagonista w podstawce Baldur's Gate 2. Główny wątek polega tam na tym, że Irenicus więzi główną postać, która jest pomiotem Baala, i robi na niej eksperymenty, więc ma sens, że Irenicus ma rozległą wiedzę, raczej miał, i notatki z badań na temat pomiotów Baala. Skłonny stanąć przeciwko wybrańcom Baala i zastosować tę wiedzę w praktyce. Zrobią to. Wonderful! I can scarcely think of anyone more suitable. It will serve you well. A study of the Slayer penned by John Irenicus. It's one of a kind, so do try to keep it away from the inevitable bloodbath, Czym jest pogromca? The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. W Baldur's Gate 2 to po prostu była zdolność, którą w pewnym momencie zdobywaliśmy, i rzeczywiście zamienia postać w dosyć silnego mordercę, nazwałbym to tak, czyli taką bestię diabła, ale powodowała powolne obrażenia samemu sobie, więc miała dosyć duże ograniczenia w stosowaniu. Ciekawe, co ma do powiedzenia na temat Irenicusa. A genius, exiled from his home in the elven paradise of Soldanessala, when he attempted to seize the power of life itself, he instead turned his magnificent mind to murder on a grand scale. That is how he came to crave the power of the Baal spawn. He saw them not as living things, but as tools for his own machinations. In the end, though Irenicus took the form of the Slayer for himself, it was a Baal spawn who thwarted him, the same that saved Baldur's Gate. Żeby trochę wytłumaczyć, Irenicus nie był pomiotem Baala, ale Irenicus szukał sposobu na wieczne życie i stwierdził, że świetnym sposobem jest badanie pomiotów Baala, i poprzez swoje badania potem stał się pomiotem Baala. Już dokładnie nie pamiętam, jak, nie ma to znaczenia, ale ta... Będę potrzebować czegoś więcej niż książka, jeśli mam stanąć przeciw wybrańczyni Baala.
Quite so. I was rather hoping you'd gathered all the rest of the adventuring paraphernalia yourself. You'll need every advantage. To ogromne zadanie. Muszę się zacząć przygotowywać. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not futile. He can be stopped. But not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. Two or three at most. Dzięki, Wolo. To było bardzo pocieszające. Dobra, co ta książka nam mówi? Chociaż owe dzieci Baala jak dotąd marnowało swój dar. Czekajcie, muszę się wcielić w Irenikusa. Chociaż owo dziecię Baala jak dotąd marnowało swój dar po te potępionej krwi. Wygląda na to, że jarzmu Baala nie da się uniknąć. Grobowy Bóg czynił je pogromcą i bestią i prorokiem. A kiedy dojdzie do przemiany, jego umysł będzie złamany i bardziej niż po moich najgorszych torturach. Spędziłem sporo czasu stawiając schwytany pomiot na próby za pomocą moich eksperymentów. Usiłując wyekstrahować więcej darów Baala, ale sam sprowadził na siebie pogromcę. Wygląda na to, że przejawia się on w chwilach czystej nienawiści, boskiej nienawiści, której zwykły śmiertelnik nie jest w stanie pojąć. Pomimo wszystkiego, co pomiot Baala z Kenwulkeep uczynił, by powstrzymać powstanie Sarevoka, wygląda na to, że ojciec kocha swoje dzieci na tyle mocno, by interweniować w ich sprawach. Może jeśli nadal będę wchłaniał boską esencję, którą wydobyłem ze schwytanego podmiotu, zdałam się zmusić magię Baala do wzmocniania mojej własnej krwi i oszukam tego głupiego boga, tak by wziął mnie za jedno ze swoich dzieci. A może wówczas będę w stanie okiełznać bestię na własny użytek. Książka kontynuuje temat, przedstawiając szczegółowe zapisy eksperymentów Irenikusa, które miały przemienić go w pogromcę. Nie widzę, żeby nam to dawało jakikolwiek przewagę. Jakąkolwiek przewagę. Okej, wiecie co? Pogadajmy z ludźmi w obozie. Fate, dost thou require a new ally? Nie. I chyba powoli będziemy, zrobimy sobie przerwę. Hero of legend, passing the figurative torch onto us. We'd best not disappoint her. The thought of a scolding from Jahira's ghost is not one I particularly relish. Yeah. What's on your mind? Nic więcej. Okay. Wolo, czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. Ta, wierne dokumentowanie wydarzeń to coś, co, na czym bardzo, bardzo nam zależy. Mogę zobaczyć twój towar? Masz trochę złodziejskich rzeczy, parę zwojów, swoje książki i trochę zapasów, gdybyśmy potrzebowali. No, nie potrzebujemy. Yes. Insk, masz coś do powiedzenia? A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our adventuring. Nie. Mizora, możesz przestać kłapać dziobem, kiedy nie trzeba? Something on your mind? You know exactly what's on my mind.
To moim mieście dopadła nas Florik. Coś ty jej nagadała na demony. Why only the truth that you bear the blame for the Duke's untimely demise? Such a loyal servant of the city, so eager to hear of your exploits. Tell me, darling, how is she? Żyje. Nie twoja w tym zasługa. Przekonałem ją, by opuściła broń. What a relief. It would be a shame if she'd struck down the one and only blade. Alas, she misses the fallen Duke. Someone will need to step up in his absence. A man with the spirit of a dragon. His only son, perhaps. Yeah. Let's talk. Może nie. That little hideaway that we found in the cloister. It almost felt like I'd found a piece of my childhood. Childhood I don't truly remember. But remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Chcesz wrócić i spędzić tam trochę więcej czasu? Don't tempt me. Might find it hard to leave. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny the things that influence you. A co ze wspomnieniami, które ci odebrano? Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain, suffering, both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them. Z czasem zblekną. Zawsze tak jest. Perhaps. But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Shar zrobiła to tylko i wyłącznie z czystej złośliwości? Shar seeks to break people. To fill their lives with despair so that they will turn to her for relief. Perhaps she thought this would lead me back to her in time. But it won't. I fought too hard to win my freedom. I will not give it up again, no matter how much it hurts. A co z nami? Pamiętasz jeszcze, przez co przeszliśmy? Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. O, uroczo. Dobra. W następnym odcinku wrócimy do kanałów. Znajdziemy tam wejście tylne do odlewni. No i cóż, i będziemy musieli się tam trochę, jak mówiąc, pobłądzić. Poszukamy tam różnych rzeczy. Jest co najmniej kilka rzeczy, które nas tam interesują. Póki co, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.